Dzień dobry kochani, witam was bardzo gorąco na kanale The Settlers. Dzisiaj przychodzę do was sama z dziećmi w pokoju, więc sorry, jeśli będą jakieś niechciane dźwięki, ale są na mnie obrażeni, że ona się wkurzył. Teo się obudził oczywiście, bo zasnął jak się ubierałam, a teraz już jest gotowy do boju, ale nie będę miała potem czasu nagrać, więc chciałam nagrać już. Mamy Shein, mam zamówienie z Shein, które przyszło mi wczoraj i zamówiłam sobie trochę ubrań na zimę. Jak wiecie, na kanale mam już dwa mierzymy z Shein. I te mierzymy po prostu mi się sprawdziły, dlatego postanowiłam, że zamiast, wiecie, próbować coś nowego, coś innego, ja jestem osobą, która lubi kupować na internecie, więc kupiłam sobie zamówienie na Shein, mieli tam chyba 50% off, czy do 50% off, więc dosyć fajnie mi to cenowo wyszło. I jak zwykle, jeśli jesteście nowi, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, mamy tutaj vlogi, mamy tutaj pogadanki, mamy tutaj mierzymy, mamy tutaj jakieś tam filmiki urodowe o włosach, także trochę się tutaj dzieje, więc zobaczcie sobie, co tam na kanale, na pewno znajdziecie coś dla siebie, a ja przechodzę szybko do mierzymy. Kochani, zacznę od tej bluzeczki, którą mam na sobie. Zobaczyłam ją na Shein i zobaczyłam, bo ja zawsze sprawdzam reviews i zdjęcia innych osób i to, co o niej pisały, to po prostu przepadłam, powiedziałam, że muszę ją mieć. My mamy niedługo Święto Dziękczynienia i myślę, że właśnie na Święto Dziękczynienia ta koszulka będzie świetna. Napiszę wam, jaki to jest materiał, albo właściwie nie. Będziecie mieć linki do tych ubrań w opisie, więc możecie sobie poczytać i zobaczyć, jakie to są materiały, co to jest. Ta bluzka jest tutaj bardzo, bardzo rozciągliwa, jak możecie widzieć. Rękawy są takie pufiaste, ale bardzo wygodne. Ona jest wykrojona na taki, bym powiedziała, kwadrat, prostokąt. Możecie sobie te rękawy zrzucić na dół i robi wam się taka dość fajna hiszpanka. Myślę, że bluzeczka jest bardzo, bardzo fajna, mega fajnie leży, absolutnie nie widzę w niej żadnych niedoskonałości. Powiem wam, że jakoś tutaj mi wystawała żyłka, ale odcięłam i nie ma problemu, to nie było urwane, tylko po prostu był nadmiar jakby materiału. I powiem wam, dopasowałam ją z jeansami, jak widzicie, płaskie buty i na takie bieganie myślę, że spoko. Myślę, że można ją też ustylizować trochę lepiej. No bardzo, bardzo przyjemnie leży. Ja ogólnie nie za bardzo przypadam za takimi eleganckimi bluzkami, a to wygląda ładnie, a leży bardzo, bardzo wygodnie. Dobra kochani, outfit numer 2 mam już na sobie. Jest to taki golf i powiem wam, że do tego golfu już mam zastrzeżenia. Jest mega miękki, jest bardzo przyjemny, ale jest ogromny. Popatrzcie. Jakiś taki niewycięty, niewymiarowy. Ja wszystko zamawiam w rozmiarze M. A oprócz spodni, które też okazały się trochę fejlem, ale zaraz wam pokażę. Ale tego jest tutaj za dużo. Na początku myślałam, że może coś źle ubrałam, ale wygląda mi, że ubrałam ok. Po prostu jakoś tutaj jest przyszyty, przykrojony na za duży. Wiecie, ja go i tak będę nosić, ja sobie go zostawię, bo jest mega wygodny. Ja dużo czasu spędzam w domu i myślę, że takie bieganie po domu, czy nawet na wizytę u moich rodziców jest jak najbardziej ok. To, że jest trochę za duży, jakoś tam nie za bardzo mnie martwi. Na tyle, żebym go odsyłała i żeby, wiecie, mi przeszkadzało. No jakbyście wy mieli kupować, to możecie nie być zadowoleni przez to, albo kupcie sobie po prostu o rozmiar mniejszy. Dalej kupiłam takie spodnie. Chciałam trochę bardziej eleganckie spodnie, a myślałam sobie, że takie ze ściągaczami na dole, trochę luźniejsze nogawki, to będzie coś dla mnie, ale ja kupiłam je w rozmiarze L i zrobiłam błąd, bo powinnam kupić XL. Bo jak widzicie, za bardzo mnie tu opinają. One są z takiego materiału, że jak macie jakiekolwiek niedoskonałości, to wszystko będzie prześwitywać. Ogólnie spodnie są ok, ja mam zamiar schudnąć, więc ja sobie je też zostawię. Tak po prostu jak mówię, ja lubię w takich rzeczach biegać na podomu. One są mega wygodne, a trochę za bardzo świecą. Jak zrzucę trochę wagi tutaj w udach, bo ja przy ciąży przytyłam bardzo tutaj w tej okolicy, to myślę, że będą fajnie się prezentować. Kochani, ja do tego outfitu mam taki biały płaszczyk, on kosztował, z tego co pamiętam, $21 i jest mega przyjemny. Ja miałam jeszcze jakąś tam zniżkę, więc to wszystko fajnie wyszło finansowo i popatrzcie sobie, taki płaszczyk, nie ma kieszeni, nie ma nic, nie ma guzików, trochę tutaj się luzuje, więc ja sobie go tutaj, o, przyszyję tak, żeby mi to nie odchodziło, te zaszewki, ale jest bardzo wygodny, o mamo. Zdjęcia dziewczyny miały bardzo ładne w tym płaszczyku, więc stwierdziłam, że to jest to, co ja potrzebuję. I kolejny outfit to jest taki swetr i spódnica, to jest set, rozmiar M. Jak dla mnie troszkę duży, ale myślę, że jak wrzucę raz do pralki, to mi się to wszystko skurczy i akurat będzie w sam raz. Mega wygodne. Kolor też jest ok, taki krabowy. Myślę, że spoko do butów na obcasie, a też spoko na bieganie po domu. Wczoraj sobie to zarzuciłam, Adam się trochę podśmiechiwał, ale ja myślę, że czekajcie, zrobię z tego jeszcze stylizację. Ja lubię takie ubrania, powiem wam. Ja jestem w ogóle fanką midi, maxi, spódnic, więc dla mnie to była fajna opcja. I to jest osobno spódnica, osobno swetr, znaczy to jest komplet, ale wiecie, osobno je możecie nosić i myślę, że na jesień, na zimę super połączenie. Kolejna stylizacja, staram się szybko, bo jak widzicie, szaleństwo to się dzieje. Kupiłam sobie taką bluzkę i chciałam ją kupić w kolorze burgundowym, ale powiem wam, że w tym czarnym jest mega.
super wygodna. Ma szeroki rękaw, co bardzo mi się podobało. Jest bardzo rozciągliwego materiału. Dla mnie perfekt. Absolutnie nie mam na co narzekać. Do tego kupiłam długą spódnicę. Jak ją zobaczyłam, to po prostu biłam się z myślami. Potrzebuję, nie potrzebuję, potrzebuję, nie potrzebuję. Bogu dzięki, ostatecznie stwierdziłam, że potrzebuję, bo jest perfekt. To jest moja długość. I ta spódnica daje mi takie Kim Kardashian vibes, powiem wam. Już wam pokażę, zjadę trochę niżej. Dopasowałam ją do tej bluzki, do botków, dlatego że wydaje mi się, że spoko robi stylizację. Sami ocencie i dajcie mi znać. Okej, okay. Spódnica jest maxi. Maxi bardzo rozciągliwa, z taką troszkę świecącą tutaj gumą, żeby się odznaczała. Moim zdaniem spódnica jest perfekt. Ja uwielbiam coś takiego, właśnie tyłek fajnie opina, wszystko wygląda elegancko do tej bluzeczki z tym crop topem z odrobiną brzucha. Moim zdaniem wygląda super i jest to bardzo, bardzo mój styl. I dla mnie też ważne jest, żeby to było wygodne, a spódnica jest bardzo rozciągliwa, ogromny stretch i po prostu perfekcja. Nie zdawałam sobie sprawy, że zamówiłam tyle golfów, ale jestem zadowolona, bo myślę, że golfy to są właśnie takie statementy zimowe. Więc jak najbardziej może być. Zostałam w tej samej spódnicy, kupiłam taki biały golf, on jest trochę dłuższy, więc bardzo prześwituje, więc najlepiej jest mieć coś białego. Ja ubrałam taką koszulkę białą pod niego, ale myślę, że wiecie, ja wam mówiłam już, że ja wszystko zawsze wtykam w inne ubrania, więc jak najbardziej będzie ok. Tak myślałam, że jedno z tych ubrań miało napisane, że rękawy są trochę przykrótkowe i rzeczywiście są trochę krótkie, ale tak jak wam mówię, dla mnie wygodne, wygląda ok. Więc kolejny zakup, który jak najbardziej sobie chwalę. Nie pamiętam ceny, ale wszystko będzie w opisie. I powiedzcie mi, czy wy też uważacie, że wszystko zawsze lepiej wygląda z okularami. Zwłaszcza golfy z czarnymi okularami jakoś robią taki fajny look. I jedziemy dalej z kolejnym ala golfem. To nie jest taki golf, ja wam pokażę. Bo on jak jest rozłożony, to w ogóle nie widać, że to ma takie podniesienie. Więc jest taki bardzo delikatny hot golf. Bardzo zabudowany sweterek, który ma tutaj taki detal guziczków. Bardzo fajnie to wygląda. Jest super, super rozciągliwy i miękki materiał. Naprawdę te ubrania, wszystkie praktycznie, są bardzo, bardzo takie wygodne. Tylko ta bluzka czarna z szerokimi rękawami jest z innego materiału, a reszta jest takiego bardzo delikatnego. Myślę, że to jest bawełna. Ja wam w opisie pokażę, to sobie możecie zobaczyć. Jeśli wam się coś spodoba, to sobie tam zajrzyjcie. Ja do tego ubrania ubrałam takie spodnie z Old Navy, które wam powiem, że jeszcze są trochę przyciasne. Ja je kupiłam będąc w ciąży, bo było na przecenie. W rozmiarze 8, co jest dość duży rozmiar, ale te moje kutki jeszcze je cisną. I do tego mam taką kurtkę, którą Adam się śmieje, że jest beznadziejna, ale moim zdaniem jest spoko. I zobaczcie, w takiej czerwonej kurtce spoko. Trochę się tutaj dzieje, ale nad tym pracujemy. Do tego mam takie okulary jeszcze raz, no i myślę, że spoko stylizacja. Można do tego po prostu bardziej zabudowane buty ubrać, ale już nie mam czasu biegać, się stylizować. Każdy by sobie mógł zestylizować tak, jak lubi. Więc taki outfit. I przechodzimy do ostatniego ubrania. Kupiłam sobie jeszcze taki golfo sweater. To już nie jest taka bluzeczka jak te poprzednie, to jest prawdziwy, mocny sweter. Pod to nie potrzebujecie nic, na to nie potrzebujecie raczej nic, będzie wam ciepło. Bardzo gruby, swederkowy materiał, on jest dosyć długi. Ja nie lubię tak nosić, bo mi się wydaje, że za bardzo tutaj się robi taka grucha. Więc sobie wciskam do spodni i myślę, że fajnie, do tego mam te rain boots, które wam pokazywałam. Spodnie też są z Old Navy, co ciekawe, też jest rozmiar M, a dużo lepiej jakby siedzą, no ale wiecie jak jest. Myślę, że ten golf fajnie będzie też wyglądał z tym płaszczem i na pewno w tym mi zimno nie będzie, chociaż czytałam o tym płaszczu opinię, to pisało, że nie chcecie go zmoczyć, że no nie, nie jest to taki materiał, który wytrzyma deszcz, wręcz przeciwnie, deszcz może mu mocno zaszkodzić. I z płaszczykiem, o ja zawsze chcę włożyć ręce do kieszeni, z płaszczykiem prezentuje się to tak i też myślę, że spoko na takie zimowe wypady. W zeszłym roku byliśmy na festiwalu świateł w Zoo w Chicago, po prostu w zimie robią takie, wiecie, festiwale światełek świątecznych i różnego rodzaju kombinacje wam pokazują. W tym roku nie myślę, że da się zajść do Zoo, zobaczymy co się uda wymyślić, ale właśnie na taki festiwal świateł w czapce super by było się wybrać. Okej, na zakończenie moje dodatki, kupiłam sobie 3 pary skarpetek świątecznych, kosztowało 6 dolarów, myślę, że spoko, ja jestem osobą, która musi mieć skarpetki na nogach, zwłaszcza zimą, nie jestem w stanie chodzić po domu w butach, a nie jestem w stanie chodzić po domu bez skarpet. I kupiłam 2 pary czarnych rajstop, jedna wyglądała na grubszą, nie wiem, która teraz, to wam pokażę, jak będę już nosić. Obie kosztowały, jedna kosztowała 3 dolary, druga kosztowała 5. No i są to one size, jednorozmiarówki. Kochani, to już jest wszystko na dzisiejsze mierzymy. Sorry za dzieci w tle.
Na chwilę mi znowu Teo zasnął, ale się nie udało. Zapraszam Was jeszcze raz do lajkowania, jeśli lubicie takie mierzymy. Dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej. My widzimy się już w następnym. Dajcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa. Nie puść Kwasia, okej? No nie puszczę Kwasia, okej. Okay. I tu gdzie idzie? Nie idę, ale Ty idź już. Albo chodź tutaj, albo wychodź. Nie idę do JJ. Dobrze, nie idę do JJ. A zamkniesz mi drzwi? Proszę. Dobra, cichutko przez chwilę. Cichutko.